Hej, cześć. Dzisiaj palenie plazmowe ciąg dalszy. Tutaj wczoraj zostały wywalone otwory pod wężownicę właśnie do pieca. Wężownica będzie zrobiona właśnie z takich profili 60x80 ze ścianką szóstką. One tutaj będą włożone. Właśnie w te otwory wszystkie i tu będą obspawane z dwóch stron, także będzie to suchy wymiennik ciepła przy piecu, do pieca do ogrzewania hal warsztatowych. W tym wypadku tutaj ten piec będzie robię dla tutejszej ochotniczej straży pożarnej, chłopakom, żeby było ciepło w zimę. I tutaj dzisiaj właśnie będziemy wypalali z blachy szóstki tutaj właśnie drzwiczki do tego pieca. Drzwiczki będą w podwójnym płaszczu. Jedne mamy tu już materiał wypalony mniejszy, a te będą większe, tak żeby się nie wykrzywiły, nie pogięły od temperatury. Dzisiaj to będziemy palili plazmą 230 V 40 A. No i co? Zabieramy się do roboty. Jakość zadowalająca. Oczywiście jakość zależna od szybkości, z jaką się przesuwa palnik. Dobra.
Blacha upalona. 6 mm grubości. 30 na 30 cm. Oczywiście tu idzie sporo wolniej na tej plaźmie, bo ta ma dyszę 0,8 mm. Berkers, który mam ten siłowy, ma dyszę 1,8 mm. Czasami się zakłada 1,6. Tu jest połowę cieńsza, także też idzie i sporo wolniej. Łuk pilotujący. I tu właśnie będzie zamontowany. Tak jak mówiłem, będą to drzwi dwupłaszczowe, wyłączyć przecinarkę. Będą to drzwi dwupłaszczowe. W ten sposób. Tu się wierci otwory, się przyspawa. I one będą się otwierały właśnie. Tutaj jeszcze pójdą zawiaski.
do mniej. W ten sposób. One będą zamocowane to właśnie do tego pieca. Także przecinareczka się spisuje jak na razie bardzo dobrze, bezawaryjnie, mała, poręczna, waży kilka kilogramów. Dysze wytrzymują dość długo. Także zobaczymy, jak to będzie dalej. Na razie przecinarka się spisuje bardzo dobrze. No zresztą nagrzewnica indukcyjna też. Dobra, na razie dzięki za oglądanie i pozdrawiam wszystkich. Cześć.